11 sierpnia, Kamila Lędznowicz, witam Państwa i zapraszam na Teledziennik, który zaczynamy od tragicznej wiadomości. W niedzielę 10 sierpnia w nocy około godziny 22.20 na ulicy Krzyszowskiej w Kamiennej Górze doszło do wypadku. Zginął 61-letni mężczyzna. Z ustaleń policji wynika, że mężczyznę potrącił Fiat Punto kierowany przez 23-letniego kamiennogórzanina. Samochód jechał od strony Krzeszowa. Oprócz kierowcy podróżował nim 24-latek, również mieszkaniec Kamiennej Góry. W dniu wczorajszym po godzinie 22.20 na ulicy Krzeszowskiej w Kamiennej Górze doszło do wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Kierujący Fiatem Punto jadąc do strony miasta potrącił idącego mężczyznę, gdzie następnie oddali się w kierunku jednego z kamiennogórskich osiedli. Po przybyciu na miejsce służb ratunkowych oraz policji kierowca oraz pasażer pojawili się ponownie na miejscu zdarzenia. Policjanci znaleźli w pojeździe środki odurzające. Test wykazał, że kierowca znajdował się pod ich wpływem. Dokładne badania wykażą, jakie były to substancje. Obaj mężczyźni, kierowca i pasażer, zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Wkrótce zostaną przesłuchani przez prokuratora. Wzrosła liczba zachorowań na boreliozę w Polsce. Tylko od stycznia do lipca odnotowano prawie 5,5 tysiąca przypadków zachorowań na chorobę przenoszoną przez kleszcze. Ciepła aura sprzyja długim spacerom po lesie czy łące. Pamiętajmy jednak, że właśnie tam możemy natknąć się na kleszcze, które choć małe i niepozorne, mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Przede wszystkim w środowiskach leśnych, tam gdzie są duże tereny zalesione, trawą porośnięte. Dlatego przebywając w miejscach zwiększonego ryzyka, zawsze należy pamiętać o odpowiednich środkach bezpieczeństwa. Wychodząc na tereny takie lesiste, zalesione, należałoby zakładać odzież taką bardziej dopasowaną do ciała, żeby ten kleszcz miał jak najmniejsze warunki przedostania się, ponieważ to są małe takie zwierzątka, które potrafią wszędzie do każdej po prostu części ciała się dostać. Kiedy wrócimy z takiego spaceru, warto się obejrzeć? No, oczywiście, jak najbardziej zalecany jest przegląd całej skóry, całego ciała swojego. Przy wyjściach należy stosować takie środki odstraszające, zawierające repelenty oraz stosować na odzież ochronną środki, które zawierają permetrynę. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przypomina o zachowaniu ostrożności w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Na terenie Wałbrzycha i powiatu mamy zarejestrowanych 15 przypadków boreliozy. W roku 2013 za cały rok było tych przypadków 33 zarejestrowanych, czyli w skali roku porównując mniej więcej na tym samym poziomie. Natomiast w 2012 za cały rok było 52 przypadki boreliozy, czyli możemy powiedzieć tak jakby o spadku tych zachorowań. Tylko od stycznia do lipca tego roku na chorobę bakteryjną przenoszoną przez kleszcze zachorowało ponad 5 tysięcy osób. To o ponad 1000 więcej w porównaniu do ubiegłego roku. Wrocław został Europejską Stolicą Kultury 2016. Międzynarodowe jury jednogłośnie wybrało stolicę Dolnego Śląska. Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 to z jednej strony prestiż, z drugiej obowiązki, do których z chęcią przyłączył się również Wałbrzyski Ośrodek Kultury. Na czym będzie polegała ta współpraca pomiędzy Wrocławiem jako Stolicą Kultury a Dolnym Śląskiem? No, tych pól do współpracy jest bardzo dużo, bo chcielibyśmy, żeby mieszkańcy Dolnego Śląska czynnie, aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach, które będą związane z Europejską Stolicą Kultury nie tylko w roku 2016, ale już w 2015. Chcielibyśmy, żeby artyści, instytucje kultury, organizacje pozarządowe również włączyły się do programu. Jest takich miejsc, w których możemy współpracować bardzo wiele. Myślę, że są to zarówno wydarzenia, które odbywają się już na Dolnym Śląsku, jak też zupełnie nowe pomysły, nowe koncepcje i projekty, które mogą dopiero powstać. Będziemy o tym dyskutować podczas czterech otwartych spotkań przeznaczonych właśnie do opracowania koncepcji współpracy. Te spotkania będą się odbywały już wkrótce w Legnicy, w Głogowie, w Kłodzku,
a także w Wałbrzychu. W Wałbrzychu spotkamy się tu 29 i 30 września. Będziemy rozmawiać właśnie o projektach artystycznych, tych, które możemy realizować w związku z Europejską Stolicą Kultury razem, jak i tych, które chcemy realizować osobno, ale przy okazji obchodów Europejskiej Stolicy Kultury. Już dzisiaj na to spotkanie serdecznie zapraszam. Pastelowy Wałbrzych do obejrzenia w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury. Wystawa prac powstałych podczas 7. edycji pleneru malarskiego dostępna jest w Galerii 48. Projekt był współfinansowany ze środków gminy Wałbrzych i realizowany przez Stowarzyszenie WOG Więcej o Kulturze przy współpracy z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury. Głównym celem projektu było kreowanie i promocja miasta oraz uaktywnienie lokalnych środowisk twórczych. Tegoroczny plener rozpoczął się 17 lipca i trwał 8 dni. Pastelowy Wałbrzych to tytuł wystawy, którą obecnie prezentujemy w Galerii 48 Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i prezentujemy po raz ostatni, ponieważ jesienią przeprowadzamy się do Starej Kopalni. Za mną widać między innymi prace, które utrwalają Starą Kopalnię, czyli naszą nową siedzibę. To był jeden z tematów pleneru malarskiego, który odbył się w Wałbrzychu. Ten plener organizowaliśmy już po raz 7. Uczestnicy pleneru utrwalali właśnie w tym roku pastelami Wałbrzych, postindustrialny Wałbrzych. Ten plener malarski zakończył się w bardzo oryginalny sposób. Wernisaż, który zorganizowaliśmy w ubiegłym tygodniu w piątek, był częścią spektaklu. Prace stworzone przez wałbrzyskich artystów przedstawiające piękno Starego Miasta można wciąż obejrzeć w Galerii 48 Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Wałbrzyszanie coraz częściej porzucają psy, bo jadą na wakacje. Dlatego Wałbrzyskie Schronisko dla Zwierząt apeluje, aby podczas spacerów i wycieczek mieszkańcy byli czujni i rozglądali się za porzuconymi zwierzętami. Wałbrzyskie Schronisko dla Zwierząt pęka w szwach. Instytucja działająca w naszym mieście od lat 70. przeżywa prawdziwe przepełnienie. Chociaż psy porzucane są o każdej porze roku, to właśnie wakacje stanowią prawdziwe apogeum tego zjawiska. Co roku pracownicy schroniska borykają się z problemem nagminnie podrzucanych zwierząt. To nie ma znaczenia, czy to są wakacje, czy nie. Generalnie ludzie wyrzucają zwierzęta przez cały rok. Ale najbardziej chyba w okresie bardziej wiosennym, jak letnim, ponieważ wtedy zaczynają się już wyjazdy za granicę, zaczyna się praca i tych zwierząt jest coraz więcej na ulicy, szczególnie na ulicy, bo jak wiadomo, do schroniska nie przyjmujemy zwierząt od właścicieli, ponieważ nie mamy miejsca, a w przypadkach właśnie takich jak porzucone zwierzę musimy mieć miejsce na to, żeby takiego zwierzaka przyjąć. Pomysłów na pozbycie się niechcianego zwierzęcia jest wiele. Zwierzęta zostawiane są w lesie, na ruchliwych drogach bądź przywiązywane do bram schroniska. Tylko w ubiegłym roku do Wałbrzyskiego schroniska trafiło kilkaset pupili. No niestety ludzie są bardzo nieodpowiedzialni, bo jest nasza strona internetowa, z której można skorzystać. Można dać ogłoszenie do gazety. Gazeta również bardzo chętnie ogłasza, że ktoś poszukuje nowego domu. Są wolontariusze, są strony internetowe, nie tylko nasze. Wszystkie te strony funkcjonują i można tam zwierzaka sobie gdzieś do kogoś oddać. Nawet Facebook, który jest tak bardzo znany we wszystkich kręgach. No najgorszy przypadek podrzucenia to chyba jest przywiązanie do drzewa pod schroniskiem, bo to już jest takie myślę złe ze strony ludzi, którzy nie mają odwagi przyjść i powiedzieć, jaki jest problem, że potrzebują tej pomocy. My nie odwracamy się od ludzi, staramy się pomóc jak możemy, ale niestety no, schronisko jest małe, bo tu jest miejsca na około 130 psów, a generalnie no, największa ilość to chyba było ponad 200. Także w zeszłym roku było tych zwierząt bardzo dużo, bo około 600 zwierząt trafiło do schroniska. No niestety, ludzie już nie adoptują tych zwierząt tak jak w latach poprzednich, ponieważ pies nie żyje rok, dwa. Pies żyje 14, 15 do 18 lat. To jest długi okres, no i trudno brać co roku nowego pieska, bo to nie są zabawki. Nie pomaga nawet ustawa o ochronie praw zwierząt. Dzieje się tak dlatego, że wiele osób pochopnie decyduje się na kupno zwierzęcia. Często taki pies to nietrafiony prezent. Właśnie niech przemyśli tą sprawę, że to nie są zabawki. Zabaweczki dla dzieci kupuje się w sklepie zabawkowym, a nie tutaj w schronisku bierze się zwierzaka, który jest miesiąc, dwa, trzy, może czasami dwa lata i trafia na ulicę. Nasze zwierzęta są zaczipowane. Właściciele nie mają świadomości, że
każdy porzucony zwierzak powinien być oddany generalnie właściciel do sądu, ponieważ mamy właściciela, znamy właściciela, ale czy o to chodzi, żeby schronisko wojowało z ludźmi, którzy adoptują zwierzęta i po sądach się włóczyło? Nie, to nie nasza rola. Ale tutaj taka uwaga. Zwierzęta są zaczipowane, znamy właścicieli i myślę, że czas pomyśleć o tym, że trzeba też pomyśleć o zwierzaku. Skoro się go bierze, to naprawdę na bardzo długo. Pamiętajmy jednak, że zwierzęta też czują, kochają i tęsknią, a za znęcanie się nad zwierzęciem grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności. To wszystkie informacje w dzisiejszym Teledzienniku. Dziękuję Państwu za uwagę. Na kolejny zapraszam już jutro o godzinie 17:15. Do zobaczenia.